Transseksualizmie będziemy dzisiaj rozmawiać w związku z polską premierą książki amerykańskiego filozofa Ryana Andersona, Kiedy Harry stał się Sally. Ta książka na rynku amerykańskim ukazała się w roku 2018. Stanowi rodzaj takiego krytycznego, ale utrzymanego w spokojnym tonie, pełnego szacunku do osób po tak zwanej tranzycji, czyli procedurze zmiany płci, studium, pełnego także naukowych danych, a także refleksji filozoficznej na temat transseksualizmu. Ale niedawno temu Amazon, największy serwis sprzedający książki, wycofał z obiegu te pozycje. Czy można powiedzieć, dlaczego tak się stało? Anderson bardzo wnikliwie pokazuje strategię aktywistów transpłciowych ze wszystkimi jej niespójnościami, ale generalnie ją pokazuje, rozszyfrowuje i myślę, że to mogło nie pasować temu środowisku. A druga sprawa to w tej książce mamy przykłady 7 czy 8 osób, które przeszły tranzycję, nierzadko i detranzycję i wyrażają się krytycznie na temat, generalnie biorąc, służby zdrowia, medycyny, która ich do tego popchnęła, nie zapewniając odpowiedniej opieki medycznej. Amazon nie przedstawił w ogóle żadnego stanowiska, dlaczego ta książka została wycofana, ale czy jednym z powodów nie jest także to, że autor obstaje przy biologicznej definicji płci, którą nazywamy tak potocznie tradycyjnym jej rozumieniem? Mhm. Właśnie, myślę, że tutaj widzom się należy kilka słów wyjaśnienia, jak rozumie się we współczesnej nauce płeć. Płeć jest pojęciem wielowarstwowym. Mimo że poszczególne warstwy zwykło się nazywać płciami, to one nie istnieją oddzielnie. One muszą razem tworzyć jedną całość. I jeśli mówimy o tej płci biologicznej, no to możemy tam wyróżnić płeć na przykład chromosomalną, tak? Czyli zestaw po prostu DNA. Tak? Możemy wyróżnić płeć również gonadalną, tak? Genitalną, fenotypową, czyli wszystko to, co jest konstytuowane przez biologię. I gdzieś tam na górze tej piramidy, bo możemy sobie to wyobrazić jako taką piramidę czy tort na przykład, pojawiają się na przykład role płciowe, czyli to, jak funkcjonują mężczyźni czy kobiety, jak tradycyjnie jest pojmowane ich funkcjonowanie w społeczeństwie. No i najwyższą półkę tej konstrukcji stanowi tożsamość, czyli identyfikacja, to jak ja się identyfikuję. Tak? I cały problem, to zamieszanie, z którym mamy do czynienia w przestrzeni publicznej, bierze się stąd, że tą najwyższą warstwę, czy te dwie najwyższe warstwy, traktuje się jako całą płeć. Czyli abstrahujemy od tych niższych warstw, tak? Od tego, co mówią nasze geny, co mówią nasze hormony, o tym, jakie posiadamy narządy płciowe, a zajmujemy się tylko tą strefą psychiczno-społeczną. Ale słyszymy też coraz częściej, że płeć miałaby być spektrum, rodzajem spektrum, na którym każdy w jakimś punkcie jest umieszczony i że w tym spektrum te rozmaite aspekty płciowości, o których pani mówi, mogą ze sobą po prostu jakoś być w różnych miejscach. Mhm. To jest jeszcze coś innego, dlatego że rzeczywiście, jeśli chodzi o męskość czy kobiecość, czyli pewien zestaw cech psychicznych kojarzonych z płcią, one się rozkładają na pewnym kontinuum. Zestawienie badań dotyczących tych cech typowo męskich czy tych cech psychicznych typowo kobiecych można rozdzielić na pewne bieguny. I rzeczywiście jest tak, że pomimo tego, że w większości cech, chcę zaznaczyć w większości, mężczyźni i kobiety o stanie psychicznej się nie różnią, natomiast jest kilka obszarów, w których te różnice są bardzo wyraźne. To jest na przykład koordynacja wzrokowo-ruchowa. To są na przykład umiejętności werbalne. To jest na przykład skłonność do agresji, odporność na perswazję. Tutaj pojawiają się bardzo wyraźne różnice i ale to też nie jest tak, że jest to przypisane tak ściśle, co ja mam tutaj na myśli. To znaczy, że mogą się pojawić kobiety, które są bardziej męskie, tak, niż
niż nie jeden mężczyzna. Czyli są to pewne zależności statystyczne, czyli mówimy o pewnych psychicznych cechach, tak, powiązanych z płcią. Ale tutaj, jak rozumiem, cechach kobiet i mężczyzn, czyli tak, zachowujemy dymorfizm płciowy. Co medycyna i biologia o tym mówią? Ile mamy płci? No, płci oczywiście mamy dwie. Czasem hermafrodytyzm próbuje się przedstawić jako trzecią płeć. Tu bardzo ważny wątek padł, że to jest tylko statystyka. Co to oznacza? Oznacza to, że różnice pomiędzy pojedynczymi jednostkami w populacji mężczyzn są oczywiście pomiędzy faktycznymi ludźmi. Są większe niż pomiędzy statystyczną kobietą i statystycznym mężczyzną. Może się też zdarzyć tak, że jeśli chodzi o cechy społeczne, cechy psychologiczne czy cechy zachowania, w jakiejś mierze dany mężczyzna bardziej pasuje do statystycznej kobiety, ale on wciąż jest mężczyzną. Nie zmienia to jego płci biologicznej. Dlaczego dzisiaj tak często kontestuje się to pojęcie płci, o którym państwo mówią, dymorfizm płciowy, czyli dwudzielność? Może w takim razie jesteśmy dzisiaj na etapie redefinicji naszego rozumienia płciowości w związku z tym, że badania mówią nam inaczej. Nie. Jesteśmy na etapie gumkowania z dyskursu, także z klasyfikacji nozologicznych pojęcia płci biologicznej. A tu się nic nie zmienia. Płeć biologiczna jest dymorficzna i jest w biologii definiowana przez stosunek do rozmnażania się, prawda? Czyli są osobniki, które z siebie wydalają materiał genetyczny, samce, i są osobniki, które przyjmują materiał genetyczny, czyli samice. Czasami są zaburzenia w tej materii i rodzą się jednostki z cechami płciowymi troszkę męskimi, troszkę kobiecymi. Nazywamy to zaburzeniami rozwoju płci. Czy można nazwać dawniej tych ludzi osobami transpłciowymi? Nie. To jest kategoria biologiczna. To są osoby, które mają zaburzone cechy, z którymi się rodzą. I dawniej te kategorie były nazywane hermafrodytyzmem, obojniactwem albo interseksualnością. W tej chwili używa się określenia zaburzenia rozwoju płci. Ale czym to się jest różni w takim razie od tego, od tej transpłciowości, czy transseksualizmu, o którym rozmawiamy? Te osoby mają trochę cech męskich, trochę cech żeńskich, i tutaj dyskusja tak naprawdę ogniskuje się wokół tego, kiedy im pomagać? Czy zaraz po urodzeniu, we wczesnym niemowlęctwie, czy czekać, aż zaczną na przykład wchodzić w okres pokwitania i będą w większym stopniu same mogły o tym decydować. Natomiast transseksualizm polega na tym, że mamy wykształconą osobę jednej płci, mężczyznę lub kobietę, która chce płeć zmienić, a więc tu nie ma tych zaburzeń, tych cech obojniaczych, prawda? I to jest istotna różnica. Wróćmy jeszcze do nauki, bo czy można powiedzieć, że we współczesnej nauce coraz bardziej rozchodzą się drogi nauk społecznych, które zajmują się płciowością, od medycyny i biologii, panie doktorze? Można tak powiedzieć, ale to jest moim zdaniem wynikiem niezrozumienia podstawowych zasad, jakimi rządzi się generalnie pojęta metoda naukowa. Bo rzeczywiście nauka jest, każda nauka jest dyscypliną paradygmatyczną. Nauki społeczne często są wieloparadygmatyczne, czyli równolegle funkcjonują różne, równoprawne narracje. Nauki ścisłe raczej monoparadygmatyczne. Co to znaczy? To znaczy, że mamy pewną ogólną, obowiązującą teorię, ten paradygmat. Jeśli znajdziemy teorię lepiej wyjaśniającą nam rzeczywistość, to jest on zastępowany przez ten nowy paradygmat. Ale paradygmat tym się różni właśnie od dogmatu, że można go zastąpić. Współczesne nauki społeczne nie dość, że są wieloparadygmatyczne, to znaczy wiele konkurencyjnych narracji jest uznanych za właściwe i obowiązujące, to te paradygmaty stały się niejako dogmatami. To znaczy próby ich falsyfikowania na podstawie faktów naukowych stają się niejako atakiem na całą dyscyplinę. Dlatego tak trudno jest rozmawiać. Jeśli chodzi o tutaj gender, jeśli mógłbym powiedzieć, to rzeczywiście wynikło ono z takiej
realnej refleksji, obserwacji, czy to socjologicznej, czy psychologicznej, czy etnograficznej, że w różnych kulturach, w różnych ludach realizacja ról płciowych żeńskich i męskich jest rozmaita i można o tym pisać, można się tym zajmować. Jest bardzo ciekawa dziedzina. Natomiast ekspresja płci w kulturach świata. Tak, tak jest, ale jednocześnie w pewnym momencie wydaje mi się, że nastąpił zwrot, jeśli chodzi o wynikanie, to znaczy z tego, jak realnie obowiązująca płeć, która jest źródłem tych zachowań, wpływa na te zachowania, zaczęto powszechnie niejako, przynajmniej w środowiskach gender studies, uważać, że to te zachowania konstruują płeć, no, co jest oczywiście od strony logiki i takiej ciągłości absurdem. Tego jest tak bardzo ważne, żebyśmy sobie ułożyli w głowach i też w przestrzeni społecznej tą wielowarstwową budowę płci. Ja wrócę jeszcze raz, jeśli Państwo pozwolicie, właśnie do tego tortu, tak? Czyli zasadniczą częścią płci są jest tych kilka warstw biologicznych. Dopiero na samej górze mamy właśnie te role płciowe, tą ekspresję płciową, tak? Czy tożsamość psychiczną. I zazwyczaj w przypadku mężczyzn i kobiet te wszystkie warstwy są zgodne. Niemniej czasami się tak zdarza, że następuje niezgodność pomiędzy tymi wyższymi warstwami a niższymi. I wtedy właśnie mamy do czynienia z transseksualizmem czy dysforią płciową. A to, co pan doktor wspominał o hermafrodytyzmie czy interseksualizmie, to jest niezgodność pomiędzy tymi warstwami biologicznymi. Tu coś nastąpiło nie tak. Ale ja chcę nawiązać jeszcze do tej książki, ponieważ Anderson przypomniał, myślę, rzecz podstawową i fundamentalną, że tak naprawdę weryfikacja płci dokonuje się w procesie rozmnażania. I na pewno spotkaliście się Państwo z takim pojęciem binarność, niebinarność, tak? Czyli zero-jedynkowość albo niezero-jedynkowość, czy dwie kategorie. No, tak? Binarność jest dzisiaj często krytykowana jako to dwudzielne rozumienie płci na męskość i żeńskość, jako rzecz opresyjna i nieaktualna po prostu. No właśnie, ale wróćmy do tych podstaw, do fundamentów, czyli właśnie do rozmnażania. Proszę zwrócić uwagę, że w przypadku człowieka, bo nie zajmujemy się na przykład jakimiś organizmami niższego rzędu, gdzie występują inne formy rozmnażania, ale w przypadku człowieka, żeby powstało nowe życie, musi się pojawić komórka płciowa żeńska i komórka płciowa męska. Nie ma innej możliwości, tak? Tylko w ten sposób powstaje nowy organizm. Więc gdybyśmy chcieli spojrzeć na to z perspektywy takiej biologii ewolucyjnej, tak to nazwijmy, to tylko w ten sposób jesteśmy w stanie zweryfikować płeć, tak? Właśnie w taki biologiczny sposób. I to nie są tylko, proszę mi wierzyć, tylko rozróżnienia, a właśnie pewnych paradygmatów naukowych, bo to wszystko przekłada się bardzo mocno na demografię, tak? Rozmnażanie to demografia, to ciągłość społeczna, to zastępowalność pokoleń, to też przekazywanie pewnych wzorców społecznych, które umożliwią spójność społeczną, także to, o tym też musimy dobrze pamiętać. Ale słyszymy czasem, że to jest redukowanie człowieka do jego wymiaru biologicznego, że to jest czynienie z człowieka jakiegoś i z płci, jakiegoś mechanizmu tylko reprodukcyjnego i że to jest w tym tak niewyrażone, ale gdzieś w podtekście tej krytyki kryje się taki argument, że to jest w gruncie rzeczy poniżanie jakoś człowieka. Więc co z tą ekspresją, różną ekspresją płci w kulturach świata? Jak to wytłumaczyć? Ja bym się paradoksalnie zgodził z tym, że to jest poniżanie, że redukowanie człowieka do jego biologii jest jego poniżaniem, ale to jest właśnie to, co robi ten nurt gender. Czyli uważa, że najważniejszym centrum człowieczeństwa jest aktywność seksualna, aktywność płciowa i inne formy ekspresji związane z płciowością. Tożsamość, która z tego płynie i która określa człowieka tak, w sensie że jednocześnie tylko płciowość czy seksualność również nas określa. Przecież no, cała historia ludzkiej kultury i cywilizacji polega właśnie na tym, że my niejako wychodzimy poza nasze ograniczenia, zarówno biologiczne, jak i jakieś nasze ograniczenia popędowe. Jeśli spojrzymy
na statystyki. Ja w tej książce, którą tutaj mamy, pewnie będziemy mieli okazję o niej powiedzieć w swoim rozdziale, w książce Między chromosomem a paragrafem, odwołuję się też do statystyk z roku bodajże 2015, z takich metaanaliz przeprowadzonych przez naukowców z Cambridge, którzy wskazali, że te zaburzenia, te związane z biologią, czyli tak jak pani powiedziała, niezgodność tych biologicznych czy biologiczno-mentalnych warstw, dotyczą w populacji świata 0,005%. Jednocześnie dane, które płyną ze Stanów Zjednoczonych, pokazują, że osoby, które identyfikują się, czyli to jest deklaratywna identyfikacja jako osoby transseksualne, stanowią w zależności od stanu około 1%, a w Waszyngtonie, czy stolicy, jest to aż 3%. No, populacje ludzkie pod względem biologicznym, gdyby to miało być coś, co dotyczy ludzi, stale jest ich immanentną cechą, no to nie różnimy się jako ludzie aż tak bardzo. Nie różnimy się pod względem etnicznym tak bardzo, żeby to było kilkasetkrotne różnice występowania danego zaburzenia. Co to oznacza? Oznacza to, że ten transseksualizm jest zjawiskiem kulturowym. Być może subkulturowym nawet. Jest faktem, że mamy do czynienia obecnie, zwłaszcza wśród młodzieży, z falą wręcz eksplozji zaburzeń tożsamości płci, czy podejrzeń o takie zaburzenia. I to są, proszę mi wierzyć, bardzo wysokie wzrosty procentowe. W niektórych krajach sięgają nawet kilkunastu tysięcy procent. To są dane zazwyczaj zgłoszeń do klinik specjalistycznych, które pokazują, że mam do czynienia ze zjawiskiem uwarunkowanym kulturowo. No ale na czym się to przekonanie opiera, jeżeli nie opiera się na biologii? Na czym może się opierać? Moim zdaniem bardzo dobrą wykładnię dał brytyjski autor Douglas Murray, który pisze o szaleństwie tłumów. Szaleństwie polegającym na tym, że tłumy dały się, że tak powiem, opanować z jednej strony ideologii politycznej poprawności, z drugiej strony ideologii gender, czyli pewnym zestawie przekonań na temat płci, na temat człowieka, antropologicznym zestawie, który nie ma pokrycia w faktach naukowych, ale gdzie się abstrahuje od biologii i tylko analizuje wpływ czynników kulturowych, środowiskowych na człowieka. Ale słyszymy też inne wyjaśnienie, sprzeczne z pańskim, że po prostu dzisiaj społeczeństwa zachodnie są bardziej tolerancyjne i bardziej samoświadome. Jest miejsce na to, żeby pozwolić ludziom na ekspresję ich płciowości, tak jak ci ludzie chcą dokonać tej ekspresji. Znaczy ja bym tutaj jednak się zatrzymała na kwestii genezy. Mamy dosyć dużą porcję wiedzy na temat tego, skąd się bierze transseksualizm, natomiast ta wiedza jest pomijana. Tutaj takim wiodącym badaczem jest dr Kenneth Zucker. Warto znać to nazwisko, dlatego że jest to człowiek, który między innymi współtworzył w DSM, to jest taki podręcznik, klasyfikacja zaburzeń amerykańska, jedna z wiodących na świecie, współtworzył właśnie tą kategorię dysforii płciowej. On jest specjalistą, jeśli chodzi o dzieci, i wskazuje bardzo wyraźnie kilka źródeł, ponieważ geneza jest wielowątkowa, nie jest taka jednowątkowa, ale właśnie wielowątkowa. Po pierwsze, są to jakieś predyspozycje biologiczne, ale to są predyspozycje, a nie determinanty, czyli na przykład jakiś zestaw cech, które właśnie statystycznie są przypisane do tej płci przeciwnej. Ale są to również psychopatologiczne czynniki związane z samym dzieckiem, z rodzicami, zaburzenia relacji rodzice-dziecko. To jest wiek, po którym, bardzo ważnym czynnikiem jest wiek, w którym rodzice się zgłaszają po pomoc, ale również sposób reagowania rodziców, tak, na zaburzenia u dziecka, które zauważą, gra bardzo ważną rolę. Rodzice są w stanie ukierunkować to, jak to dziecko potem będzie funkcjonowało. Natomiast tym się zazwyczaj w przestrzeni nawet naukowej, mogę powiedzieć, nie zajmujemy. Raczej są pytania o pewne narracje, o postawy, o opinie, o ekspresję właśnie. Przede wszystkim mamy stawianie tej sprawy w kategoriach samoekspresji ja. Ktoś wewnątrz czuje się kimś innym i należy mu pomóc. Ale dlaczego dzisiaj jesteśmy raczej wychowani w cywilizacji, która sprzyja tego rodzaju
głosom jako takim, które po prostu poszerzają sferę naszej wolności, samoświadomości, swobody. Dlaczego mielibyśmy się przyglądać temu nieufnie, panie doktorze? No, dlatego, że po pierwsze taka zmiana, tak jak już wspomniałem wcześniej, jest od strony medycznej niemożliwa. Więc jeśli ktoś rzeczywiście doświadcza tego typu problemu, czy to problemu powiedzmy psychologicznego, czy duchowego, że czuje się, że lepiej by było, jestem mężczyzną, a czuję się, że lepiej by było, gdybym był kobietą, to ludzi na świecie jest 7 miliardów. Jestem w stanie sobie wyobrazić, że wśród nich znajdują się dla których rzeczywiście tak było lepiej. No tylko pytanie jest, no i co z tego? Tak się nie stało. Więc ta pomoc, którą powinniśmy świadczyć, powinna być pomocą związaną z rozwinięciem samoakceptacji takiej osoby. Czyli jest jak jest, jesteś mężczyzną, jesteś kobietą, możesz się realizować w tej roli. Jeśli chodzi o to, dlaczego teraz to obserwujemy, że może to jest związane z większą wolnością w świecie zachodnim. Często środowiska lewicowe lubią podkreślać, że wcześniej Kościół czy kościoły pewnego rodzaju opresję tej sfery seksualnej wprowadzały, no i dlatego to teraz tak rozkwita, bo wcześniej po prostu nie mogło. Ja na to mam jeden kontrargument, że rzeczywiście religie, powiedzmy, wyrastające z tego pnia abrahamowego, czyli i judaizm, i chrześcijaństwo, i islam, dosyć rygorystycznie podchodzą, w ogóle zajmują się sferą seksualności człowieka. Nie wszystkie religie na świecie się tym zajmują. Powiedzmy, mniejszy jest nacisk na tę sferę w religiach Dalekiego Wschodu, w buddyzmie, w jakichś systemach filozoficznych, takich jak taoizm, czy nawet w hinduizmie trochę inaczej to wygląda. Dlaczego więc tam nie mamy wysypu tych zjawisk, a mamy go na Zachodzie, gdzie teoretycznie wciąż jednak powinien być hamowany? No tym bardziej musimy tutaj zwrócić uwagę, że nie jest to tendencja naturalna, tylko jest to tendencja w jakiś sposób kreowana. Mogę jednym słowem powiedzieć, gdzie jest pewnego rodzaju interes, czyli qui prodens. Doktor Lisa Littman z Uniwersytetu Brown w USA także zajmuje się tym zagadnieniem, jest lekarzem, układa takie pojęcie rapid onset gender dysphoria, czyli nagle objawiającej się dysforii płciowej. Bo zwróciła uwagę, że dzisiaj w społeczeństwie amerykańskim dotyczy to głównie młodych dziewczyn. Kiedyś mniej niż jedna osoba na 10 tysięcy wykazywała tego typu zaburzenie. Dzisiaj dotyczy to nawet 3% amerykańskich nastolatków. I co ciekawe jeszcze, dziewczynki, które w dzieciństwie bawiły się lalkami, nagle w wieku dojrzewania zaczynają twierdzić, że one nie utożsamiają się ze swoją płcią. Czasem to są całe grupy. To jakieś koleżeńsko-rówieśnicze, które tak oświadczają. Jak to można wytłumaczyć? No właśnie, to jest bardzo ciekawe badanie. Littman wyszła od obserwacji lawinowo wzrastającej liczby zgłoszeń dotyczących zaburzeń tożsamości płciowej u nastolatków, głównie nastolatek w Stanach i w Wielkiej Brytanii. I przeprowadziła swoje badania poprzez wywiady pogłębione z rodzicami. I co się okazało, że większość z nich zdecydowanie opowiadała jej, że ich dzieci, córki, synowie tkwili w bańkach informacyjnych w mediach społecznościowych, gdzie wzajemnie się, można powiedzieć, stymulowali, nakręcali do działań w tym kierunku i tym tłumaczy ten lawinowy wzrost przypadków dysforii płciowej, które obserwujemy dosłownie w ostatnich latach. Taka osoba musi też przez całe życie przyjmować środki hormonalne, prawda? I też co jakiś dosyć często musi być poddana badaniu tego, jak wygląda jej fizyczna strona tego procesu pooperacyjnego. Ale inaczej rzecz się ma u dzieci, bo im podaje się tak zwane blokery dojrzewania płciowego. Blokery dojrzewania. O co chodzi? Co to są te blokery? Blokery dojrzewania płciowego to są takie substancje hormonalne, które nie dopuszczają do naturalnego dojrzewania dziecka. I tutaj właściwie toczy się cała batalia. Tutaj chcę zwrócić uwagę, że ten obszar dzieci i młodzieży jest pod największą presją kulturowo-społeczną.
I przecież te zakazy terapii na przykład, tak? Mamy do czynienia z zakazami terapii, które się rozprzestrzeniają po całym świecie coraz bardziej. Ale wspomniał Pan o klinikach i myślę, że niedocenianym czynnikiem są interesy przemysłu medyczno-farmaceutycznego. Dlaczego tak mówię? Ponieważ zdaje się, że w 2008 roku powstała w Stanach Zjednoczonych pierwsza klinika pomocy, tak, dla dzieci z zaburzeniami tożsamości płci, natomiast około 10 lat później było tych klinik już 40. To są bardzo kosztowne procedury. Oczywiście, że tak. I przecież mamy tutaj do czynienia z przyjmowaniem hormonów stale do końca życia, tak? Czyli sama tak zwana operacja zmiany płci, to jeszcze może odniosę się za chwilkę do języka, bo to jest to bardzo ważna kwestia, składa się znowu z wielu etapów. To nie jest tak, że ktoś wchodzi i wychodzi tak, z kliniki, tylko obcina się lub przyszywa różne rzeczy stopniowo. Dokonuje się korekty na przykład kształtu czaszki, tak, wycinając tam niektóre części. Nie wiem, odsysa się tłuszcz. Na stronie kliniki w Belgradzie, jeśli Państwo znajdziecie gdzieś link, to są wręcz takie szokujące zdjęcia, jak to wygląda fizycznie. Wycina się duże płaty skóry na przykład, tak? To przecież wszystko się musi leczyć. Ja zwróciłabym uwagę właśnie na język. To znaczy, że mamy tutaj do czynienia z raczej neutralizacją płci niż zmianą płci, z maskulinizacją i feminizacją wyglądu niż zmianą płci, dlatego że obcinamy jedne narządy, tworzymy atrapy innych narządów i sztucznie suplementujemy hormony płci przeciwnej do końca życia. Ale zaraz. Sama pani powiedziała, że w tym bierze udział także niemała grupa lekarzy, którzy otwierają te kliniki, pracują w nich. Więc środowisko medyczne też jest podzielone. Jaką postawę przyjmują lekarze, którzy się w to angażują? No, tu jest, wracamy jakby do tego wcześniejszego pytania, jakie są przyczyny. Ja wskazywałem na szaleństwo tłumów z jednej strony, z drugiej strony można powiedzieć na obowiązujący w tym świecie, w tej chwili, w dzisiejszym świecie paradygmat postmodernistyczny, czyli paradygmat, w którym rezygnuje się z poszukiwania absolutnej prawdy na rzecz ustalania praw cząstkowych, fragmentarycznych, de facto relatywnych. Ale ja jeszcze chciałbym dopowiedzieć do tej wypowiedzi koleżanki, że płci zmienić nie można. W jądrze każdej komórki mamy chromosomy albo kobiece XX, albo męskie XY. Wyobraźmy sobie taki eksperyment, że bierzemy osobę, która już przeszła tranzycję, pobieramy z niej komórki i dokonujemy klonowania. Mężczyzna zamienił się w kobietę, pobieramy komórki, robimy klonowanie, kogo otrzymamy? Kobietę czy mężczyznę? Oczywiście, że mężczyznę, prawda? Który będzie miał zewnętrzne atrybuty kobiece, zewnętrzne, niewygodne, z mnóstwem komplikacji. Tu jeszcze nie padło jedno stwierdzenie, że te operacje zawsze skutkują bezpłodnością przecież, bo genitalia i gonady są wycinane, prawda? Więc o tym też trzeba pamiętać, dlaczego część się na to decyduje. I tu powiem rzecz, z którą może się nie zgodzicie, mianowicie dobrostan jest pojęciem subiektywnym. Jeśli pozostaniemy na poziomie jakby psychologii, jeśli ktoś zna, osoba dorosła, zna wszystkie argumenty za, ale zna i wszystkie argumenty przeciw i decyduje się i ma mu to poprawić dobrostan, uważam, że to jest kwestia jego wyboru. Jestem tu, że tak powiem, wolnościowcem. Natomiast tak naprawdę dyskusja, ciężar dyskusji, ciężar naszej odpowiedzialności dotyczy dzieci. Czy możemy dopuścić i zaakceptować to, żeby u dzieci, które zgłaszają różnego rodzaju wątpliwości, zgadzać się na wprowadzanie wcześniej blokerów hormonalnych. Czy ja bym tutaj przestrzegała przed jedną rzeczą, przed tak zwanym wychowaniem neutralnym płciowo.
bo jest to w świetle tych danych dotyczących genezy transseksualizmu, jest to prosta droga, wręcz autostrada do transseksualizmu. Dlatego, że o ile płeć, te warstwy biologiczne są zdeterminowane biologicznie, o tyle oczywiście, że identyfikacja psychiczna z płcią, ona się kształtuje w dużej mierze w procesie wychowania. To znaczy, że tutaj jest potrzebne świadome współdziałanie środowiska rodziców. Dziecko musi być uznane jako dziewczynka czy jako chłopiec, musi otrzymać komunikat, że to wspaniale, że jesteś chłopcem albo dziewczynką. Jesteśmy z ciebie dumni jako z chłopca albo z dziewczynki, wspieramy cię w tym, musi mieć pewną grupę potem w okresie nastoletnim, zwłaszcza to jest drugi taki bardzo ważny, krytyczny okres. Musi funkcjonować w pewnej grupie rówieśniczej i jeśli tego zabraknie i puścimy dziecko na zasadzie, przepraszam, rób ta co chce ta, tak, to wtedy dziecko finalnie będzie miał takie poczucie zamieszania, tak? I możemy sobie postawić pytanie, czy my chcemy jako społeczeństwo rzeczywiście doprowadzić do stworzenia, nie wiem, jakichś wspólnot osób, które są nieokreślone płciowo. Oczywiście to się da zrobić. Ja jako psycholog jestem świadoma, że to jest technicznie możliwe. No właśnie, ale tu pojawia się właśnie wątek, o który warto zapytać dalej. Jakie są postulaty środowisk aktywistów transgenderowych w dziedzinie polityk publicznych w odniesieniu do instytucji takich jak szkoły, jak instytucje sportowe? Andersen to bardzo ładnie pokazuje. Pierwszym postulatem aktywistów transpłciowych jest właśnie kwestia tranzycji społecznej. Jeśli mamy dziecko, które zgłasza jakieś wątpliwości, to w pierwszej kolejności trzeba z ich punktu widzenia dbać o to, żeby dokonać tranzycji społecznej, a więc tu głównie oddziaływania na szkołę, która powinna przyjąć tą nową tożsamość, zwracać się do dziecka według takiej formy, jaką sobie życzy. Słusznie pan zauważył, że to mogą być czasami wymyślone zaimki i to już jest rzeczywistość, bo w Kanadzie weszła ustawa w roku 2016 C16 tak zwana, która tego typu zaimki dopuszcza. Zer, her, ksir, zir i tak dalej. Jeśli ktoś sobie coś takiego wymyśli, to trzeba to używać pod groźbą bardzo wysokich grzywien. Oczywiście w świetle tych postulatów także jakakolwiek terapia, sięganie do na przykład traumatycznych doświadczeń z dzieciństwa, które miałyby skłonić jakąś osobę do tranzycji, staje się zakazana, staje się czymś podejrzanym, bo tranzycja jest z definicji traktowana jako rzecz prowadząca do dobrostanu psychicznego. Bo mamy tutaj absolutyzację subiektywnej woli jednostki. Ale na koniec krótko chciałbym jeszcze wskazać na z czym się nie można zgodzić, prawda? Chciałbym jeszcze na koniec wskazać na paradoks tej sytuacji, ponieważ w Stanach Zjednoczonych, o czym pisze Ryan Anderson, powstał osobliwy sojusz pomiędzy środowiskami konserwatywnymi a feministycznymi, ponieważ spora część feministek protestuje przeciwko postulatom aktywistów genderowych w imię chronienia dobra tych, które feministki uważają za społecznie słabsze, czyli kobiet. Dlaczego? Rzeczywiście zostały niestety obrzucone wyzwiskami, wyzwano ich od tak zwanych terfów, tak? Czyli feministek, które nie akceptują. Tak? Stara fala. Tak, stara fala. Oczywiście to się wiąże z poczuciem bezpieczeństwa kobiet i z prawem intymności, tak? Prawem do intymności kobiet, bo mamy do czynienia też z doniesieniami o tym, że mężczyźni, którzy się identyfikowali albo za takich chcieli uchodzić jako kobiety, wchodzili do przestrzeni zarezerwowanych tylko dla kobiet w szatniach, tak, na basenie, pod prysznicę i tam dokonywały się niestety jakieś molestowania i po prostu przestępstwa. Feministki zauważyły, że tutaj jest pewna sprzeczność. Anderson rejestruje też takie argumenty kobiet protestujących przeciwko takim praktykom, jak wpuszczanie tylko z powodu deklaracji ustnej, na przykład kogoś o ciele mężczyzny do toalety żeńskiej, że tu nie musi nawet następować akt przemocy, ale na przykład dziewczyna, która była poddana molestowaniu w dzieciństwie, prawda, która tak, była to jest zgwałcona, traumatyczne. To jest dla niej szalenie traumatyczne. To jest traumatyczne, ale wracając jeszcze do tej listy postulatów, tutaj wymieniliśmy właśnie ten dostęp do tych przestrzeni zarezerwowanych dla kobiet, zakazy terapii,
czy właśnie na przykład ankiety wyboru płci, to co, z czym mieliśmy do czynienia na UJ-cie. Ale ja chcę zwrócić uwagę na kary, którymi są obciążone te postulaty. Tak? Otóż w mieście Nowy Jork za niewłaściwe użycie zaimka płciowego kara wynosi $250,000. Ponad 1 miliona jenów domagał się ktoś odszkodowania w Japonii za to, że nie udostępniono mu toalety takiej, jakiej sobie zażyczył. Kary za właśnie za tą oferowanie terapii dla dzieci, tak, z zaburzeniami tożsamości płciowej sięgają kilku lat więzienia i znowu 30 000 euro na przykład w Niemczech. I chciałabym tutaj podkreślić może, bo to nie padło, rozróżniajmy tą sferę indywidualną od sfery społecznej. To jest fundamentalna kwestia. W jakim sensie? W jakim sensie? Dlatego, że przestrzeń prywatna to jest mój dom, to jest spotkanie jeden na jeden, na przykład w gabinecie, tak? I tutaj każdy ma tą prawo własnej ekspresji. Natomiast tam, gdzie mamy do czynienia z przestrzenią publiczną, to tutaj już wchodzą też nam w kolizję pewne prawa ogółu, tak? Tak, ale właśnie, czy w tym kontekście i w kontekście tego sporu pomiędzy środowiskami feministycznymi, ale także częścią środowisk LGB, która... a więc gejów, lesbijek, którzy nie chcą się identyfikować z ruchem transpłciowym, a aktywistów transseksualnych, można zobaczyć, że te postulaty są ruchome, że ktoś, kto dzisiaj wczoraj wydawał się postępowy, dzisiaj jest już reakcjonistą. Absolutnie. Dlaczego tak. To tak wygląda? One są oczywiście ruchome, dlatego że próbuje się stworzyć niejako sztuczny, rewolucyjny proletariat zastępczy. Paradoksalnie łatwiej stać się transseksualistą niż na przykład gejem czy lesbijką, bo to się wiąże z pewnego rodzaju upodobaniami oraz realizacją tych upodobań. Natomiast do stania się transseksualistą w obecnej narracji wystarczy sama deklaracja. Więc to jest niezwykle inkluzywna grupa. Nie trzeba podejmować tranzycji, można wielokrotnie zmieniać, zmieniać te swoje można deklaracje. Można wyglądać jak mężczyzną, kiedy jest się, ale czuć się osobą niebinarną, tak zwaną. I dlatego łatwo, ze względu na inkluzywność takiej grupy, łatwo do niej wstąpić, łatwo być jej częścią. Ona daje pewnego rodzaju poczucie wspólnoty. No i ta wspólnota może być potem wykorzystywana do celów politycznych. Na koniec, jakie konsekwencje powinniśmy wyciągnąć tu w Polsce z obserwacji tego, co dzieje się na przykład w Stanach Zjednoczonych? No jesteśmy pod pewnymi względami, jeśli tak można powiedzieć, zapóźnieni cywilizacyjnie, ale czy to nie może stać się dla nas atutem? I wbrew temu, co mówią nam rozmaici postępowcy, to właśnie ci, którzy przestrzegają przed tym ruchem, mogą być bardziej na bieżąco z jego skutkami. I całe szczęście, bo dzięki temu Polak może być przed szkodą, a nie tylko po szkodzie mądry. Uczmy się na błędach innych. Cała ta dyskusja wokół transseksualizmu moim zdaniem sprowadza się do tego, co zrobił Anderson, czyli on pokazał ciemne strony tego zjawiska tak naprawdę. I rozmaite błędy także w funkcjonowaniu medycyny szeroko rozumianej, prawda? Osoby, które bardzo szybko na skutek zgłaszanych deklaracji były traktowane leczeniem hormonalnym, potem się im proponowało od razu zabiegi chirurgiczne i tak dalej. A jak sami mówią, moje przyczyny miały charakter psychologiczny. Tak naprawdę Walt Heyer powiedział, doszedł do tego po latach. Najczęściej tą przyczyną podstawową jest dysfunkcyjna rodzina. W dobrze funkcjonującej rodzinie tego typu problemy najczęściej nie powstają. Jak pani by odpowiedziała na pytanie o to, jakie konsekwencje powinniśmy w Polsce wyciągnąć z tego, co obserwujemy na przykład w Ameryce? Ja powtórzyłabym jeszcze raz to, co powiedziałam wcześniej. Rozróżniajmy sferę prywatną, gdzie mamy do czynienia z cierpieniem pojedynczego człowieka, który źle się czuje, rzeczywiście to jest jego autentyczne cierpienie, bo chcę to podkreślić. Natomiast ze sferą publiczną, gdzie mamy do czynienia ze zmianą prawa, z tym, jak się przedstawia wzorce płci innym dzieciom, gdzie się zaburza naturalny rozwój dzieci. Myślę, że to nas może uchronić i musimy pamiętać o tym, że w przestrzeni publicznej mamy prawo my jako rodzice, my jako obywatele, my jako osoby, które troszczą się o przyszłe pokolenia, o demografię w tym kraju, bo to ma wszystko przełożenie na demografię. Panie doktorze. W przestrzeni publicznej powinniśmy pamiętać przede wszystkim o tym, że prawo, które tworzymy, musi odzwierciedlać naszą kulturę oraz fakty naukowe.
i to już wystarczy, żeby obronić się przed tą falą ideologizacji, która nadchodzi, a w przestrzeni prywatnej to raczej apel do lekarzy i innych specjalistów, którzy zetkną się z takim problemem. Primum non nocere, po pierwsze nie szkodzić, a celowe okaleczenie drugiego człowieka, no, trudno to nazwać inaczej niż szkodą. Bardzo dziękuję Państwu za rozmowę.